Siemanko wszystkim, z tej strony Aki, witam was w kolejnym odcinku z Wiedźmin 3 Dziki Gon. Od razu mówię, jeśli będę dużo mówić, to będę miała chrypę, która non-stop mnie męczy. Nie mam pojęcia czemu, bo to... Stary, no mnie przesadzaj. No i idziemy do Moli. Służącej kogoś tam. Jestem Moli. Podobno chciałeś mnie widzieć, panie. Mów mi, Geralt. Geralt? Ten Geralt, którego Jaskier wyciągnął z tylu opresji? Tak. No, dokładnie. Aha. No tak, no bo Jaskier nie mógł powiedzieć, że to my go wyciągamy z kłopotów, więc będzie tak, gdyby to nie on i tego typu. Gdyby nie on, nie byłoby mnie tutaj. Opowiadał mi o waszych przygodach. Jak zagrzewał cię śpiewem do walki, jak okiełznał Kairana grą na lutni. Troszkę inaczej to pamiętam, ale wiecie. Dosłownie, nie byłoby mnie tu, gdyby nie Jaskier. Przyszedłem o niego zapytać. Wiesz, gdzie się podziewa? Niestety nie mam pojęcia. Nie widzieliśmy się od dawna. Pani baronowa nie pochwala naszej znajomości. Mówi, że Jaskier to leni próżniak. Wyobrażasz sobie? Och nie, jak mogłaby tak powiedzieć? Ale może jego siostra mogłaby ci pomóc. To taka miła dziewczyna. Mina Geralta powiedziała już wszystko. Wiesz, że Jaskier nie ma siostry. Kusi, ale skoro mamy wyboru jedno, to biorę to. Pamiętasz swoją ostatnią rozmowę z Jaskrem? Oczywiście. Przyszedł pożyczyć pieniądze na barkę. Słucham? Na co mu była barka? Żeby mnie wziąć na romantyczną przejażdżkę kanałami w świetle księżyca. Powiedział, że będą truskawki, takie wino z bąbelkami, że będzie mi śpiewać arię, ale potem już się nie widzieliśmy. Czyli jednak mówimy, że nie ma siostry. No to lecimy. Zdajesz sobie sprawę, że Jaskier nie ma siostry? Ależ ma! Widziałam ją przecież. Zabawne, bo wcale do niego niepodobna. Taka blondynka. Może mają różnych ojców. Matki pewnie też. Może. Ale widać było, że się o nią troszczy. Niósł za nią pakunki i w ogóle... Czy te jej pakunki to nie były przypadkiem bagaże? A ta dziewczyna nie była trubadurką? Tak, tak. Teraz mi się przypomina, że wracała z występów z Kowiru. Ale utalentowana rodzina, co? Niezwykle. I zapewne bardzo się kochająca. Jakbyś wiedział, Jaskier nawet napisał dla niej wiersz. Dla mojej cyraneczki, czy jakoś tak. Chciałabym mieć takiego brata. Oj, bym nie chciała takiego brata. Dziękuję, Moli. Czekaj, oni się... zanim pójdziesz, mam taką małą prośbę. Jaskier mówił kiedyś, że pokaże mi swoją kolekcję motyli, ale w końcu tego nie zrobił. A ja tak bardzo chciałabym je zobaczyć. Nie będzie trzeba go długo namawiać. On bardzo lubi pokazywać te swoje motyle. Wszystkim jak leci. Och, to świetnie. Dziękuję. I powodzenia w poszukiwaniach. No i zajebioza. Teraz tak. Skontaktuj się z Zoltanem, wróć do Nowigrodu sam lub z Luizą. No to idziemy do Baronowej, no i Elihal. Ogólnie powiem tak, że ja bym chyba nie chciała takiego brata i w ogóle być w takim rodzeństwie, co tak dogłębnie się... O, Geralt, jesteś. Chcesz mnie wracać? Tak, chcę wracać. Chętnie. Do Nowigradu jest spory kawałek, a w towarzystwie droga mija szybciej. Jestem tego samego zdania, a więc ruszajmy. No, plus ja nie muszę przez całą drogę Bóg wie ile jechać, tylko parę sekund mi to zajmie, nie? To też są plusy. I jeb nagle dziki go na Nowigrad. Nie, no to się nie stanie, ale wiecie, taką aranżację scenerii zrobili w tym momencie, że to tak wygląda. No i jesteśmy na miejscu. Dzięki za towarzystwo. I wzajemnie. Do zobaczenia. Nie dalej jak rano moja Greta przyniosła wieści z targu, że w jednym domu coś ludzi ma w głowie fiubździu. O! Twoja Greta zaś lubi zmyślać jak pijany trubadur. No bywa, nie? Ogólnie w momencie, kiedy kaszlę, wyciszam mikrofon, żebyście nie słyszeli, jak chrycham. Czekajcie. Do kogo? Nie zatrzymywać się! Bo co? Pobiegniemy do Elihal. O, źle.
Jednego. Spokojnie, niektórych po jednym piwie też tak bierze. Więc to całkiem zrozumiałe. A tam już jacyś bandyci. Ej, wy śpicie? Czy was pobili? Człowiek z Kurwiela. Nie wiem, kto co lubi. Ja tam wolę być spokojną duszyczką. Czekajcie, co tutaj jest? Tam gdzieś jest ta typiara była, której pomagaliśmy. A my biegniemy tutaj. Kubraczki. A my wbijamy. Jestem przyjacielem Jaskra. Szukam Elihal. No to znalazłeś. Czym mogę służyć? Coś trzeba skrócić? Spodnie załatać? Skarpetki zacerować? Ty jesteś Elihal? No, co tak rozdziawiasz gębę? Myślałem, że Elihal jest przyjaciółką Jaskra. O, za mnie chwila. Zaczekaj tutaj. Teraz lepiej? Czyli ty jesteś... Elihal. Czy ty i Jaskier, znaczy... Jak się poznaliście? Spotkałem go kiedyś w karczmie. Był nawalony jak szpadel. Dobra, wybaczcie, ale niestety dzwoniła taka rzecz, której nie mogłam przerwać. Co było dalej? Darumicie... Ja chcę, co było dalej, bo wy słyszeliście tą rozmowę. Ja ją tam mniej więcej czytałam, rozmawiając. I to jest... Dlatego mówię najciekawsza postać. Bo on z tym przebieraniem się. I co było dalej? A co miało być? Rozmawialiśmy. I tylko tyle? Nie wiem, co ci chodzi po głowie, ale od razu zaznaczam, że mężczyźni mnie nie interesują. Jemu też to powiedziałem. Ale lubię się przebrać. Ma otwarty umysł. Spędziliśmy miły wieczór, a od tamtej pory jest moim wiernym klientem. Czemu się przebierasz? Kiedy ostatnio widziałeś Jaskra? Jaskier bywał w twojej szwalni? Kilka razy namawiałem go na porządny dublet. Niestety najczęściej przychodził z guzikiem do przyszycia albo dziurą do zacerowania. Kiedy widziałeś go ostatnio? Jakiś czas temu. Przyszedł z jakimś kubrakiem z Oltana i upierał się, żeby doszyć tam jeszcze jedną kieszeń. Było to trochę dziwne i miałem wrażenie, że przyszedł raczej dlatego, że chciał pogadać. O czym rozmawialiście? O czym rozmawialiście z Jaskrem? Pytał cię o coś szczególnego? Niech pomyślę. To była taka zwykła pogawędka. Chociaż rzeczywiście wypytywał ciągle o Kalksztajna. Gdyby nie to, że wyjaśniliśmy sobie z Jaskrem wszystko na początku, pomyślałbym, że coś go łączy z tym alchemikiem, bo zachowywał się jak stęskniony kochanek. Koniecznie chciał się z nim spotkać. Kalksztajn jest w Nowigradzie? Też chętnie bym się z nim zobaczył. Niestety spóźniłeś się. Niedawno dopadli go łowcy czarownic. Spłonął na głównym placu. Ale nim zginął, działo się. Po stosie zaczęły się ganiać ogniste zwierzęta, które potem wybuchły, wzleciały w górę i utworzyły na niebie napis. Naprawdę? Jaki? Radowid to stara kurwa. Dobra, szkoda, że tego nie mogliśmy zobaczyć, ale wiecie. Wiem, że to nie moja sprawa, ale dlaczego właściwie... Dlaczego się przebieram? Cóż, kiedy byłem mały, marzyłem, że jak dorosnę, zostanę doplerem. Ale zostałem krawcem. I wtedy odkryłem, że dzięki strojom ludzie też mogą dać wyraz bogactwu swojej osobowości. Mogę jednego dnia być redańską hrabianką, a następnego oprychem z doków. To prawdziwa wolność. Aha. A ty nigdy nie chciałeś stać się choć na chwilę kimś innym? To chyba strasznie nudne ciągle być wiedźminem. Mnie się jeszcze nie znudziło. No i czyli wszystko już się dowiedzieliśmy. Dzięki za pomoc. Miło było poznać. Polecam się. Gdybyś kiedyś potrzebował nowych spodni albo kamizeli, wiesz, gdzie mnie szukać. No tak, bo on jest kupcem i jemu można dużo rzeczy. Przyszedłeś obejrzeć wiosenną kolekcję? A i w kartę gra. Chętnie obejrzę twój towar. Oczywiście, proszę.
Jeśli coś uwiera albo ciśnie, zawsze mogę przerobić na miejscu. Będzie leżeć jak druga skóra. To jest z nim też... No tak, potem będą maski. Wilk. Arlekin, ptaka. Ale czekajcie, czy mam coś do opchnięcia? To chyba to... Mój obecny daje lepsze bonusy. To jest lipna. Mój ma lepsze bonusy. Mogłabym wymienić. A to niech zostanie. Bo on za takie rzeczy on daje mało. No. To nie ma co? Bywaj. Teraz tak naprawdę biegniemy do Zoltana. Jeśli coś ciekawego się trafi po drodze, to wiecie, to wtedy to wam pokażę, a jak nie, no to widzimy się u Zoltana. Dobra, pijamy. Co tam, Pusia? Tęskniłaś za Zoltanem, staruszko? Jakże tu nawet wody nie wypiłaś? No, toś, toś. No powtórz. Dobry Krakers. Dobry. Czy on... A tak, on miał manię, że on uczył tą sowę gadać. No, jesteś nareszcie. Poznałeś już moją pusię? Lada dzień zacznie gadać. Nie zrobisz sobie. Skąd ją masz? Mamy następczynię feldmarszałka Dudy? Twojej papugi? Skąd ją wziąłeś? A, kupiłem na aukcji po jakimś czarodzieju. Łowcy czarownic wespół z wiecznym ogniem się na niego zasadzili i wykurzyli biedaka. Potem wystawili na sprzedaż jego rzeczy. A że akurat tamtędy przechodziłem i zobaczyłem sobie. No tak, nie sposób było się oprzeć. Ale nie sposób. No ale teraz jaskier jest najważniejszy. No, jak poszło? Dowiedziałeś się czegoś? A owszem, ale najpierw jego chcę usłyszeć. Najpierw powiedz, czy ty coś masz. Kilka siniaków i zniszczony kubrak. Poza tym nic szczególnego. Nie zatrzymał się u żadnej. Widziały go dawno temu. Jednego przeklinają, inne za nim tęsknią. Poznałem tylko kilka jaskrowych trików na baby. Można i tak. Dobra, no to co? Ciekawsze coś. To ja chyba mam coś ciekawszego. No, to na co czekasz? Zamieniam się w słuch. Dziewczyny nie widziały jaskra od dawna. Twierdzą, że dziwnie się zachowywał i ponoć spotykał się z kimś jeszcze. Ale tajemniczej wybranki nie ma na mojej liście. A co to za jedna? Jakaś blondynka z Kowiru, podobno trubadurka. Chyba na imię ma Cyraneczka albo jakoś tak. A, no to wszystko jasne. To Priscilla, tak. To musi być ona. Kim jest Priscilla i czemu nie było jej na liście? To chcę powiedzieć. Czemu nie było jej na liście? Wiesz, z tą Priscillą to jest inna sprawa. Jaskier się chyba w niej dużył. On się duży w co drugiej. Jak by to wytłumaczyć? Kogo jaskier kocha najbardziej? Siebie. No właśnie. A ona jest jego wiernym odbiciem. O kurde, no to wiecie. Cóż mogę rzec, trafiła kosa na kamień. A nawet na głaz polodowcowy. Ta dziewczyna naprawdę namieszała mu w głowie. Musimy z nią porozmawiać. Priscilla współpracuje z trupą Renard i Lisy. Póki są w mieście, co wieczór daje koncerty w Zimorodku. To co? Czeka nas wieczorek z poezją. Prawdziwą poezją, Geralt. Zobaczysz. Spotkaj się z Zoltanem. Zoltan? No? Na rynku widziałem płonące stosy. Nowigrad przywitał mnie płonącymi stosami. Spalili Felicję Cory, czarodziejkę. Ale to nie ona ściągnęła tłumy. Jako drugiego stracono Dopplera, który podszywał się pod szapel szefa Straży Świątynnej. Został zdemaskowany przez Mengego, człowieka, który spalił go na rynku oraz zastąpił na stanowisku. Poznałem tego Dopplera niedługo po tym, jak zaczął podszywać się pod szapel. Dlatego nigdy nie dziwiło mnie, dlaczego Wieczny Ogień stał się tak tolerancyjny dla odmieńców i otwarty na czarodziejów. Ale jak widziałeś, to już się zmieniło.
Wszyscy czarodzieje, którzy szukali w mieście azylu, teraz są zamknięci w pułapce. Co właściwie robi mieście? Tego nie wiemy. Jest już spokojnym miejscem. Co cię tu trzyma? Chciałem rozkręcić własny interes, ale nic z tego nie wyszło. Zaciągnąłem długi i teraz muszę je pospłacać. Wolałbym zwalić wszystko na wojnę albo podłość ludzką, ale zawiniła moja własna i osobista głupota. No można i tak. Nie chciałbym się nad tym rozwodzić. Gwinta nie gra. Dzięki za rozmowę, do zobaczenia. Nie widzę siebie grającą Gwinta. Ale bym sobie z chęcią, nim byśmy poszli na przedstawienie, sprzedała parę rzeczy. Ale chyba tego nie zrobię. Mamy udźwig. Niestety udźwigu się bardziej nie da uzbroić. Szkoda. To jest jedna z podstawowych, jak zawsze jest aktywna. Czekajcie. A czekajcie, to było art, igni, akcji, sugestia. Nie wiem, czy w sugestie się nie bawić. Chociaż prawdę mówiąc, nie wiem. Trening siłowy. To jest fajne. Dobra, bierzemy czerwone. Hej, chcesz zakutasić? Że co, proszę? Mów po polsku. A ty z jakiej wsi jesteś? Czekajcie, tu Wierzbicie. Gdzieś jest. To w Temerii, dwa dni drogi od Żadna za kogoś inny. To ty popełniłeś pomyłkę. A te... ty! Odejdź mi w pizdzie, chcę z nim pogadać. O. Zostawcie go w spokoju. A ty coś za jeden? Tajnak ze Straży Świątynnej? Zainteresowany obywatel. Jestem wielbicielem ładu i porządku. To pomyliłeś miasta. Wy popełniacie pomyłkę. Zostawcie go w spokoju. A jak nie? Sugestia. Patrzcie! Przed chwilą myślałam nad tą zapyziałą sugestią. Teraz by się przydała. Ja pierdzielę. A jak nie, to będę musiał was pobić. Słyszeliście, chłopcy? Jakie chłopcy? Weźcie tu. Nie właśnie mu podmieć! Nie dotrzymamy! Co za zapyziały bandyta. O, nie uskoczyłam. Możesz jeszcze się poddać. Ręki już nie masz, a mi się popsuł miecz. Nie wierzę to. Czy tylko mi się zdaje, że gra się strasznie podgłaśnia podczas walki ostatnio? Chciałam, żeby było lepiej głosy słychać, bo już i tak mam je bardzo wysoko ustawione. Zdychaj w końcu. Dziękuję. Wracaj do domu, człowieku. I nie zapuszczaj się tu więcej. Tak zrobię. To znaczy, tak nie zrobię. To znaczy tak. Dziękuję za pomoc, panie. A chcesz... No i sobie poszedł. Jaki... Niewdzięczny typ. Ja chciałam coś jeszcze sprzedać. Czekajcie, może mamy ostrzałkę. Lipna, że lipna, ale zawsze jest. Dobra, tak na dwa razy. Chociaż pewnie mam lepszy miecz i ja niepotrzebnie zużyłam to. Mhm. Taki, czemu ty, kurde, jego mać nie myślisz? Ja ostatnio... A to jest zbir jeszcze tu. Zachęciło mnie to, że zobaczyłam kupca. I tylko dlatego tam poszłam. Pięknie. Chyba zeszczałem w gacie. No, nie musimy tego wiedzieć. To jest chyba ten. A jak było z tym uzdrowicielem? Włóczyłem się nikomu nie wadząc, aż tu nagle on się zjawia i mnie uzdrawia. Byłem dobrze zarabiającym trendowatym, a stałem się bankrutem bez środków do życia. A ten? Czekajcie, gdzieś tutaj jest to. Właśnie, Kaleka, ale się zgadza, bo tak jak kiedyś gadaliśmy.
gadaliśmy z tą typiarą, czy z kimś tam. O, zamknięte. Jebać. O, jesteś już. Chodź, siędziemy gdzieś. Zaraz się zaczyna. Tu będzie melodia, którą ja bardzo lubię. Ja go znam! To on mordował temerskich chłopców w Białym Sadzie! Cichaj, kobieto! Przyszliśmy tu na koncert. To morderca?
Jest wojna, a na wojnie ludzie giną. Idźcie kusić się gdzie indziej! Noż co za chamstwo, znowu burdy i awantury. A mówiono mi, że to porządny lokal. Jak znam Geralta, dupę komuś ratował, nastawiając karku. Kogo ratował? Ludzi mordując! Nie daj się sprowokować. Idźcie awanturować się za drzwiami! Chodźcie. Cisza! Ja chcę posłuchać muzyki! Stolica kultury. Kurwa mać. Dobra, teraz już się mogę odzywać. Pozwólcie, że was sobie przedstawię. Oto Priscilla, alias Cyraneczka. Równie piękna, co utalentowana. A to... Geralt z Rivi, wiem. Jaskier dużo mi o tobie opowiadał. A ja chętnie słuchałam. Nie dziw się, to przecież taki wdzięczny temat do pieśni. Wiedźmin zakochany w czarodziejce. Czy powinnam raczej powiedzieć czarodziejkach? Widać, że Jaskier nic nie pominął, nie? Ogólnie... Widzę, że Jaskier nie pominął w swoich opowieściach żadnych szczegółów. Może w takim razie powiedział ci też, gdzie go szukać. Bardzo zabawne, doprawdy. To do widzenia. Nie tutaj, chodźcie za mną. Ej, no nie wiedzieliśmy, że to jest takie top secret i nie wolno się pytać. Rozumiem, że jest jakiś powód dla tej konspiracji. Całkiem dobry. Kiedy ostatnio widziałam Jaskra, mówił, że planuje skok na skarb Ziggy'ego Roivena. Motyla noga. I więcej go już nie widziałam. Ziggy! Dobra, najpierw się dopytajmy. Roiven? Co to za jeden? Wysoki, gruby, cholernie groźny. I utyka na lewą nogę. Brzmi jak kulawy troll skalny. Gdyby trolle były też diablo inteligentne i miały żyłkę do kryminału, to tak, zgadzałoby się. Skok na skarb? Jaskier i skok na skarb. Już prędzej bym się spodziewał, że wybierze życie w celibacie. Prawda, jak raz zapomniał zapłacić za wino w pasiflorze, to potem 3 dni nie spał z nerwów. No to co mu odbiło? Miał jakieś długi do spłacenia? Mówił, że musi komuś pomóc. Sprawa niecierpiąca zwłoki. Tak to chyba ujął. Rozumiem, że nie podał imienia tego kogoś. Nie, ale znając Jaskra, chodziło o tę kogoś. Pewnie szczupłą i z obfitym biustem. No to wiadomo. Zakładam, że skok się nie udał. No, nie wrócił tu w złotej karocy obwieszony klejnotami, więc chyba nie. Pytałam o niego, ale wszyscy nabrali wody w usta. Słyszałam tylko, że zrobił jakąś awanturę w siedzibie Skurwiela Juniora i że jego ludzie gonili go potem przez całe miasto. Skurwiel Junior. Tego też nie kojarzę. Największy chuj w Nowigradzie. Znaczy się, nie dosłownie, tylko... Tak, tak, zakładałem. Zalazł ci jakoś za skórę? Zalazł całemu miastu. Należy do 4 ludzi, którzy trzęsą miejscowym półświatkiem. Razem z Ziggy'm Roivenem właśnie, Tasakiem i Królem Żebraków. Niezły numer. Dobrze chociaż, że Jaskier nie zadarł z Kościołem Wiecznego Ognia. Dopiero by było. Miejmy nadzieję, że wyjdzie z tego żywy, dobra. I znów muszę ratować Jaskra. Chyba go poproszę, żeby wykupił jakiś abonament. Wiesz, jemu teraz nie jest do śmiechu i mi w sumie też nie. Spokojnie, wyciągnę go z tego. Muszę wpierw pogadać z tym Skurwielem i Ziggy'm Roivenem. Gdzie ich znajdę? Skurwiela to nie wiem, ale Roiven ma własne łaźnie. Tylko uważaj, to niebezpieczny typ. Ja też. Nie wątpię, ale Jaskier to już nie ta liga. Dlatego proszę, pośpiesz się i daj mi znać, jak tylko się czegoś dowiesz. No dobra. Raczej na nic się tu nie zdam. Wracam do Szałwi. Nakarmię pusie i będę czekał. A nuż, Jaskier sam wróci. Zoltan? No? Nic nie chcę. Dlaczego nikt nie zajmie Nowigrodu? Co wiesz o Wielkiej Czwórce? Dobra. Co możesz mi opowiedzieć o nowigradzkim półświatku? No więc sprawa wygląda tak. Nowigradem trzęsie Wielka Czwórka. Ziggy Roiven, Król Żebraków, Tasak i Skurwiel Junior.
Jak się nazywa taki triumvirat tylko z czterema ludźmi? Nie wiem. No więc jest ich czterech. Podzielili się strefami wpływów i nic w mieście nie dzieje się bez ich zgody. A gdzie kościół Wiecznego Ognia? Ostatnio Skurwiel pokłócił się z pozostałymi, ale nic więcej na ten temat nie wiem. Dlaczego nikt nie zajął? Siedzisz w mieście od dłuższego czasu, więc może ty mi wytłumaczysz. Dlaczego ani Radowit, ani Far Emrys nie zajęli jeszcze Nowigradu? Znakomite pytanie. Pozwól, że ci objaśnię. Wojna wymaga środków, a Nowigrad to wielki port, potężna flota i pełny skarbiec. W rzeczy samej miasto jest łakomym kąskiem i dla Redanii, i dla Nilfgaardu. Rozumiem, że mury miasta są wysokie, a cekhausy pełne broni. Mało rozumiesz. To prawda, że oblężenie byłoby długie i wyczerpujące, ale rzecz w tym, że wszystko, co cenne w Nowigradzie, może zniknąć jak sen majowej jętki. Wielka czwórka dała do zrozumienia, że jakby przyszło co do czego, to flota jest łatwopalna. A atak na miasto z pewnością wywoła zamieszki, w czasie których dojdzie do rabunku również kościelnego mienia. Sumując, kto chce dostać bogactwa i flotę Nowigradu, ten musi dogadać się z półświatkiem. Czyli... Dzięki za rozmowę. Do tak zobaczenia. Naprawdę Nowigrad jest bezpieczny. Ja to tak określę, nie? Bo co, tam ci nie dadzą. Juńka, ja wiem, że ci się gapie. List do Jaskra. Jaskier, mój drogi, odkąd powiedziałeś mi o planach okradzenia mafii, nie mogę przestać o tym myśleć. Kilka razy chciałam z tobą porozmawiać, odwieźć cię od tego szalonego pomysłu, ale wciąż nie mogę cię zastać w szałwie i rozmarynie. Wego złego mam nadzieję, że to przez przygotowanie do skoku, a nie dlatego, że mnie unikasz. Wiem, że ty... no dobra. Tam balady, to tam... Wiecie, jak to balady. Niech ci chochliki nasrają do zupy. La Firinda. Czemu ludzie są... Zaraz. A nie, to mieszczanin. Wiecie co, bo jest... czekajcie. Oczywiście. A, o ile dobrze pamiętam, to jest w ogóle ten... turniej gwinta czy czegoś. I wtedy... Po prostu oni biorą mi ten. A to są dalej ci ludzie, co ich zjarali. Oni ich jeszcze nie sprzątnęli. Dobra, bo tak naprawdę na dzisiaj to by już był koniec tutaj. Mamy już... następnym odcinku będzie Ziggy. Kojarzy mi się z imieniem psa. Bo miałam sama psa Ziggy. No ale walić to, no to tak. Dziękuję wam serdecznie za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Zachęcam was do łapkowania, komentowania, do subskrypcji kanału oraz ciśnięcia tego dzwoneczka, żeby dostawać powiadomienia na temat najnowszych filmów. Odsyłam was do moich innych serii z My Time at Porsche oraz The Sims 4. A także wbijcie na moje social media, Snapchata, Instagrama, stronę na Facebooku. Trzymajcie się, no i hej!